patrzysz na bezcenne dzieło. Młody francuski artysta namalował portret młodego polskiego arystokraty. Potem malarz został rewolucjonistą i portrecistą Napoleona, a oświecony arystokrata ministrem, reformatorem edukacji i twórcą Muzeum Wilanowskiego. Do dziś nie wiemy, czy się spotkali podczas malowania portretu i szukamy rozwiązania tej zagadki. Tylko piękno obrazu jest niezaprzeczalne. To jedno z najcenniejszych dzieł w polskich kolekcjach. Jest w zbiorach wilanowskich portret zupełnie specjalny. Portret Stanisława Kostki-Potockiego na koniu namalowany został przez jednego z arcymistrzów światowego malarstwa, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David był malarzem zupełnie specyficznym. Jego fenomen polega na tym, że potrafił się on znaleźć w najróżniejszych okolicznościach politycznych, potrafił oddawać emocje rewolucji, a następnie splendor cesarstwa. XVIII-wieczny Paryż to stolica sztuki ówczesnego świata. Tutaj David tworzy swoje najważniejsze dzieła dokumentujące przemiany społeczne, wielką rewolucję francuską, a potem rządy Napoleona. Jest przy nim podczas jego zwycięstw wojennych i uwiecznia moment jego największej chwały, czyli koronację w paryskiej katedrze Notre Dame. Przełomem w życiu artystycznym Davida była podróż do Włoch. Jak sam mówił, doświadczenie sztuki antyku spowodowało, że spadła mu katarakta z oczu. Porzucił późny barok i rozpoczął erę malarstwa klasycystycznego. Zamiłowanie do sztuki antycznej przywiodło do Italii również Stanisława Kostkę-Potockiego. Według historii przekazanej nam przez biografa Davida, którą dziś traktujemy jako legendę, spotkali się oni w Neapolu. Podczas polowania Kostka-Potocki ujeździł dzikiego rumaka, a zachwycony król Neapolu zlecił Davidowi uwiecznienie tego wydarzenia. Prawdopodobnie jednak nie doszło do spotkania Stanisława Kostki-Potockiego i Davida, a francuski mistrz namalował portret w paryskiej pracowni na podstawie niewielkiego szkicu wykonanego w Rzymie przez innego artystę. Portret sprowadzono do Polski w 1781 roku. Był eksponowany w pracowni malarskiej na Zamku Królewskim. Pośród wielu głosów zachwytu trafił się jeden sceptyczny. Katarzyna z Potockich-Kossakowska stwierdziła, że portret nie oddaje wiernie rysów modela i chciała zlecić poprawki. Na szczęście do tego nie doszło. W 1799 roku, kiedy Wilanów stał się własnością małżonków Aleksandry i Stanisława Potockich, obraz trafił do pałacu. Stanisław Kostka-Potocki w swobodnym stroju siedzi na koniu i przyjaźnie spogląda na widza. Wyciąga rękę w geście powitania, a w dłoni trzyma kapelusz. Drugą ręką powściąga niespokojnego rumaka. Wspaniały wierzchowiec i jeździec wypełniają prawie całą płaszczyznę wielkiego płótna. Koń pochyla głowę i przebiera nogami, jakby chciał się zerwać do galopu. Jego kształtny łeb, fryzowana grzywa i ogon świadczą o szlachetnym pochodzeniu. Widoczny w lewym dolnym rogu pies drażni się z koniem, co sprawia, że cała scena wygląda realistycznie i dynamicznie. Na jego obroży widoczna jest data 1781 i sygnatura Davida. W ten sposób malarz podpisał swoje dzieło i zaznaczył rok powstania obrazu. Dynamizm przedstawionej sceny kontrastuje ze spokojnym, statycznym tłem, ścianą z kamiennych bloków, na których opierają się cokoły kolumn. Światło padające z boku podkreśla subtelną kolorystykę kompozycji. Odcienie bieli, żółcieni i brązów kontrastują z głębokim błękitem nieba, szarfy na piersi jeźdźca i czapraka przykrywającego konia. Logiczna struktura kompozycyjna ujawnia się w harmonii gestów jeźdźca i konia. Przeprowadzając linię wzdłuż nogi jeźdźca i nogi konia, przekonujemy się, że są one równoległe i biegną ukośnie, podobnie jak smuga światła, która spływa z prawego górnego rogu obrazu. Z kolei ręka jeźdźca, w której trzyma kapelusz, druga zgięta noga i grzbiet konia, a także brzeg muru są ułożone wzdłuż równoległych linii poziomych. Przecinające się poziome i ukośne linie dają wrażenie ruchu i dynamizmu. Obraz ma cechy portretu oficjalnego.
Postać jeźdźca na koniu nawiązuje do antycznej tradycji przedstawiania bohaterów. Na piersi Stanisława Kostki-Potockiego znajduje się szarfa orderu Orła Białego, którego oczywiście nie nosił on na co dzień. Jednocześnie możemy w dziele Dawida znaleźć cechy portretu prywatnego, jak choćby swobodny strój Kostki-Potockiego. Wrażenie prywatności pogłębia zabawna sprzeczka między psem a koniem i takie szczegóły jak rozrzucone źdźbła słomy na posadzce. Sam Kostko-Potocki zaliczał ten obraz do najcenniejszych dzieł sztuki, które zgromadził w swojej kolekcji. Świadczy o tym fakt, że w spisie, który sporządzono wymieniającym obrazy z kolekcji Stanisława Kostki-Potockiego, on sam wycenił go na ponad 300 dukatów, a obrazy również świetne, na przykład Angeliki Kaufmann, były wyceniane na około 80 dukatów. Był niezwykle dumny z tego obrazu, niezwykle go cenił i był do niego przywiązany. Portret jest wyjątkowej urody i nawiązuje atmosferą do tej swobodnej, intelektualnej dyskusji, jaka miała miejsce w dekoracjach antycznych. Myślę, że pokazywanie go tutaj w Galerii Północnej Ogrodów Wilanowskich jest świetnym nawiązaniem do ducha i atmosfery miejsca Pałacu Wilanowskiego, gdzie żywa myśl, dobra sztuka były zawsze obecne.